Niesamowite jest to w dzisiejszym czytaniu, że król perski Cyrus odbudowuje Izraela, odbudowuje Jerozolimę, że on wypuszcza Izraelitów na wolność. Więc niesamowite jest to, że promotorem tej odnowy życia religijnego, życia narodowego dla Izraela jest właśnie obcy król, król perski. Ta interwencja Boża przychodzi po prostu z tak zaskakującej strony, że kto by się spodziewał, że raptem jakiś obcy perski król, że on ma takie natchnienie, które staje się narzędziem Pana Boga. Jeżeli jesteś w jakimś trudnym położeniu, jeżeli jesteś w jakiejś sytuacji, w której nie widzisz wyjścia, wiedz, że Bóg może przyjść z rozwiązaniem, które przyjdzie z takiej strony, że cię totalnie zaskoczy. Nieraz już mamy swoje jakieś nasze małe plany, obmyślamy rozwiązania. Wiedz, że Bóg może cię zaskoczyć i przyjść z takiej strony, z której totalnie się nie spodziewasz.